Gnomeo, Gnomeo! Cześć! O, hej! Co tam słychać? A co ty w ogóle tutaj robisz? Szukam! Okej, ale czego szukasz? Wiesz co, bo Sherlock powiedział mi, że w tych oto kubeczkach może znajdować się wskazówka do rozwiązania tajemnicy! Wow, do jakiej tajemnicy? Jak to do jakiej? No nie wiesz? Ja nie wiem, ale o co chodzi? Jak to o co chodzi? O to chodzi, że znikają krasnale z ogródka. I może te oto kubeczki pomogą w rozwikłaniu tej zagadki. Sherlock tak powiedział, więc to musi być prawda. Zatem szukam i zaraz będę kopał. Zobacz, jaką mam łopatkę. A, niezła. Podoba mi się, też taką bym chciała mieć. No, ta jest moja. Okej. Może ci pomóc? Jakby ci się chciało? No, pewnie, żeby mi się chciało. Zobacz, ile kubeczków. Skitelsy. Skup się. Mamy kopać, szukać, a nie zjarać. Okej, masz rację. Nie będę zjadała żadnych skitelsów, obiecuję. Na pewno? Na pewno, na 100%. Ani jednego. Okej. Zatem do dzieła. Kopiemy. Ten? Okej. Wiesz co, może łatwiej będzie wysypać te skitelsy, co ty na to? Ale ja lubię kopać! To wysypiemy troszkę i sobie pokopiesz później. Okej. Zobacz! Wow! Jajko! Znaleźliśmy jajko! No, znaleźliśmy jajko, ale pokopiesz tutaj w tych skitelsach, może coś jeszcze tam znajdziesz. Nic! O, w takim razie jak nic, no to musimy przejść do otwierania... Jajka! Otwórz! O, czy tutaj będzie zagadka? Miejmy nadzieję. Uwaga. Kolejne jajko! O, robi się coraz ciekawiej! Zagadki! Tajemnicze jajka, o to chodzi! Nie wiem, ty mi będziesz musiał powiedzieć. Ja tutaj tylko jestem po to, żeby ci pomóc w otwieraniu. To co, otwieramy? Tak, pomogę ci. Ciuch, proszę. Ta twoja łopatka to się przydaje jednak. Nie tylko do kopania. No pewnie. O, mamy tu jakiegoś stworka. Jaki słodki on jest. Ma takie fajne uszka. Wygląda jak misiaczek jakiś. Pokaż. Jaki kochany. O, piękny jest. No pewnie, że piękny jest. Zobaczmy, co jest dalej. Tutaj coś jeszcze jest. Łopatka, w ruch! Dokopałeś się do czegoś. Nie wywracaj mi się teraz. Zobaczcie. Surprise pet inside. Czyli po polsku zwierzak niespodzianka w środku. Ale w środku gdzie? Woreczek! Tutaj coś jeszcze jest. A w tym tu już więcej nic nie ma. Niespodzianka, zwierzaczek. A tutaj mamy już jednego zwierzaczka. To zaraz będziemy mieli dwa zwierzaczki. No chyba tak, skoro tak jest napisane. No masz rację, no. Okej. Dobra, no to będziemy mieli dwa zwierzaczki. Ciekawa jestem, czy ten drugi będzie równie słodki jak ten pierwszy. Otwórz, a się przekonasz. Masz rację, otwieram, ale zaraz. Nożyczki, gdzie tam nożyczki? Mam je. Uwaga. O, ciach. I proszę, co to za zwierzaczek? O, jaki ma fajny kolor. Ojejku, jaki słodki. Też wygląda jak misio. Tylko ten bardziej jak misio, bo ma takie uszka bardziej jak misio. Ten może w gruncie rzeczy jak jakaś taka wiewiórka bez ogonka. Nie, jest taki maluteńki ogonek. Ale fajne. Słodziaki. Ojej. O, jakie kochane. Ale jak to ma mi pomóc? Wiesz co, nie wiem. Nie wiem, o co chodziło temu Sherlockowi, ale te są takie słodziutkie. Ojejku, ja bym chciała je mieć. Przekochane są, ale coś mi one przypominają. Coś na ty. Nie wiem, zaraz. Na razie postawmy sobie je tutaj. Znaleźliśmy dwa fajne stworeczki, zwierzaczki. Zobaczymy, co jeszcze uda nam się znaleźć. Zaraz, no w tym jajku już więcej nic nie było. W tym też już nie. W tym kubeczku też już nie. Tylko mnóstwo skitelsów. O, przełóżmy je może trochę. Zróbmy sobie trochę więcej miejsca.
Iść do dzieła! Oskopujemy! Kolejny kubeczek. Który kubeczek tym razem? Ten. Po kolei! Okej, zatem po kolei. Pomarańczowy. Kolor pomarańczowy. Wiecie co, ja sobie tak to przesypię. Coś tutaj jeszcze jest? O, jajko. Wiecie co, nie, no tak, trzeba to zrobić i wszystko wypadnie. Zaraz, oprócz jajka coś jeszcze jest. Może to będzie jakaś wskazówka? Gnomeo, jak sądzisz? Otwórz to! To na pewno jest wskazówka. Masz rację, to musi być wskazówka. Co innego? No musi być to przecież wskazówka. Ciach, 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 jest. Okej. I cóż to jest? A, to jest lista. Lista dzidziusiów. Dzidziusiów! Ja wiem! Ja wiem! Ja wiem, moi drodzy, to są ciosis! Wiedziałam, że skądś znam te stworeczki! Tu co? Ciosis! To są takie fajne stworki, że się w górnej rzeczy nie. To jest tak, to są i dzidziusie, i stworki. I każdy z tych dzidziusiów ma swojego stworeczka, ale one są pomieszane, bo im się pomieszało. I teraz tak, do pary trzeba znaleźć każdemu odpowiedniego zwierzaczka. Na przykład, o, znajdźmy tego misia teraz. Który to jest? To jest chyba ten. Proszę bardzo. Pandol. To jest ten, tak, to ten. I właścicielem tego stworka, tego misiaczka, który wygląda troszkę jak panda, jest dzidziuś o imieniu Pingle. Czyli musimy teraz takiego dzidziusia znaleźć. A jeśli nie uda nam się znaleźć, to musimy kupować dalej albo dostawać w prezencie dalej takie oto leleczki, aż będziemy mieli całą kolekcję i uda nam się znaleźć do pary dzidziusia. Świetne. Świetne, ale to tak trochę ich jest. No, trochę ich jest, żebyś wiedział. Wow, mają w ogóle kilka kategorii tak naprawdę. Zobaczcie, to jest kategoria, nazywa się too sweet, zbyt słodkie, too wild, zbyt dzikie, too cool, zbyt takie, cool to jest i fajne i zimne zarazem, too adventurous, zbyt takie żądne przygody, too noisy, zbyt głośne, too cheeky, ojejku, jak to przetłumaczyć, takie wesoło rozbrykane, nie wiem jak się to tłumaczy inaczej na polski, too precious, zbyt cenne, limitowana edycja, nieźle, nieźle. Mnóstwo. I tutaj tak, serduszka mają, nie wiem czy zauważyliście, ale mają obok siebie serduszka. Tutaj są różowe serduszka, tutaj są niebieskie. Są też takie, o, jasno niebieskie. Nie, to jest ten sam kolor, to jest ten sam kolor. Jaki jeszcze jest? Jest jakiś zielony? Nie, nie ma. Jest różowy jeszcze, taki ciemnoróżowy kolor i fioletowy. I co to oznacza? Oznacza to tak. Common, czyli że są takie pospolite, te są rzadkie, te są bardzo rzadkie, to jest limitowana edycja. Aha, i jeszcze kółeczko niebieskie znaczy, że jest to chłopczyk, natomiast różowe, że jest to dziewczynka, więc mają różne wykończenia też. Różowe serduszko znaczy, że to jest ultra rzadkie, fioletowe, limitowana edycja i tu jest taka perełka jakby różowa, neon pisze. I fioletowa metaliczne. Neonowe i metaliczne wykończenie. Wow, mnóstwo ich jest. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wow. Ale nam się udało znaleźć dwa zwierzaczki. Ale gdzie są dzidziusie? W ogóle jak się nazywa ten drugi? Który to jest? Jejku, ich jest tutaj naprawdę dużo. Taki fioletowy jakiś, nie wiem, nie widzę. Nie tutaj. Aha, mam go! To ten! On jest z serii Too Cheeky i nazywa się Jam. I właścicielką, czyli takim dopasowanym dzidziusiem jest Jelly. Ale śmieszne! Jelly to galaretka. Inaczej. No super, może uda się znaleźć takie dzidziusie, byłoby bardzo fajnie. Więc ta książeczka będzie jeszcze przydatna. Bardzo, bardzo przydatna. Połóżmy sobie ją tutaj z boku. A, nasze stworeczki, zwierzaczki. Tu? Przepraszam, bardzo kochane są. I Gnomeo, zobacz, mamy tutaj jajko pomarańczowe. Jajko pomarańczowe. Już co, tak przez chwilę straciłem w ogóle zainteresowanie tym wykopywaniem tego, ponieważ te tuzi są takie słodkie. One mi się podobają. O, serduszko ci mięknie, co? O, gdybym tylko miał, to by mi miękło. Są kochane i Juli by się bardzo spodobało. Aha, dlatego tak ci się podobają. Wiesz co, mi też się bardzo podobają. Zobaczmy, co jest teraz w tym jajku pomarańczowym. 1, 2, 3. Otwieramy. O, spójrzcie.
Aha, surprise baby inside, czyli dziedziuś nie spodzianka w środku. O, dziedziusia będziemy mieli! O, świetnie, bardzo się cieszę! Ciekawe, czy to będzie któryś dopasowany. No, może będzie któryś dopasowany do tych zwierzaczków. Super, tutaj z tyłu nic nie ma. Tu na bok daję. Tutaj też już nic nie ma. Więc saszetka, niespodzianka. Z dziedziusią niespodzianką. Otwieramy słodziaczka. Ale fajny, ale wygląda jak jakiś taki ptaszek z kolorowym dziobem, ale fajny jest. O, jakie to słodkie. O, chciałbym dziedziusia. A, Gnojo, naprawdę? A Julia wie, że chciałbyś dziedziusia? Jeszcze nie, jeszcze jej nie mówiłem, że chciałbym być tatusiem. A, słodkie. Julia na pewno chciałaby być mamusiem. Miałaby być takiego malutkiego krasnolika. Ale świetnie by było. Nie mówię jeszcze. Okej, dobra. Nic nie powiem, ale zobaczcie, jaki kochany jest. Zerknijmy sobie na listę. Zobaczymy, skąd on jest, z którego rodzaju. Nie widzę. Druga strona. Nie. Aha. Jest. To ten. To będzie ten. Nazywa się Billy. O, jego stworek, jego zwierzątko to Biki. O, czyli to nie jest żaden z tych, które już udało nam się znaleźć. Kolor niebieski, czyli oznacza to nic innego jak to... że jest to rzadka figurka laleczka. O, super, mamy rzadką laleczkę. A właśnie, a tamte jakie były? Zaraz. Mieliśmy tą pandę, pandą. To chyba ten. O, różowe, ultra rzadkie. Świetnie. No chyba, że coś mi się pomyliło, ale nie, to chyba ten. I gdzie jest ten drugi? On był na drugiej stronie. Jasno-różowe serduszko, jam. Jasno-różowe oznacza, że jest pospolity, ale i tak jest słodki. Ale świetnie! Bardzo fajne stworeczki. Proszę bardzo, dziedziuś staje sobie tutaj. A z której strony? Może z tej strony. Tutaj go sobie postawmy. A jest! Świetnie! No to co, Gnomeo? Mamy jeszcze 3 kubeczki. Które następne? Po kolei, mówiłem już wcześniej. Okej, okay, dobra, myślałam, że zmieniłeś zdanie. No, jeszcze nie. Dobra, chcesz pokopać troszkę? Jasne, uwielbiam kopać. No to kop. Ale robisz trochę zamieszanie. Ląduje wszystko na naszych figureczkach, na zwierzątkach. Ostrożnie troszeczkę. Okej, w tą stronę. Czekaj, zróbmy tak. Ja to wysypię. Jajko nam wypadło. Mamy jajko. Jest jajo. I 1, 2, 3, otwieramy to jajko. I w środku... Coś jest. Jej, mamy ciuciusia. Kolejny dzieciaki słodki. Wygląda jak jakiś dziki kot. Ale fajny jest. I mam takie kropeczki czarne. Czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopczyk? Zaraz, zerknijmy. No tutaj mieliśmy chłopczyka. Tak mi się wydaje, że to był chłopczyk. Chyba był chłopczyk. Chyba tak. A to będzie chyba dziewczynka, wiecie co? Ale zaraz... O, jest tutaj. Nazywa się Lippy. Lippy. I zwierzaczek nazywa się Specs, ale też go tutaj jeszcze nie ma. No więc nie wiem. Może uda nam się więcej później znaleźć. Jasno-różowe serduszko, czyli jest ta zwyczajna, taka pospolita. Ona jest kochana, spójrzcie na nią tylko. Która ci się bardziej podoba, Gnomeo? Wolałbyś mieć chłopczyka czy dziewczynkę? Ja bym chciał bliźniaki. O, bliźniaki, super. Chłopców czy dziewczynki? No, chłopca i dziewczynkę. No wiesz, no bliźniaki mogą być też tej samej płci. Nie wiem, czy wiedziałeś. No wiedziałem, no ale chłopiec, dziewczynka, idealne. Tylko nie mów Julii. Okej, nic nie mówią. Ja nie fajne są. Super, bardzo ładne. Okej, niech one sobie tutaj stoją. A ten będzie obok ciebie stał. Super. I co dalej? Już więcej tutaj w tym jajku nic nie było. Nie ma nic innego. Ale mamy skitelsów. Ja nie mogę. Góra skitelsów. Dobra, kolejne jajko. To zielone? Jajko. Kubeczek. A tam pewnie zawsze jajko. O, coś czuję. No bo tak, jest tam jajko. Pomóż mi, proszę. Super.
skitelsy, ale skitelsy, ja cię kręcę. Wydobyłam to jajko, tutaj jajko, tutaj. I tutaj już więcej nic nie ma. Skitelsy, lecha. Ciekawa jestem, co będzie się kryło w tym jajku. Zobaczcie na to, kolejny dzidziaki. Fajne są jeszcze. Nic więcej. Ten wygląda jak jakaś sarenka. Niezły jest. Zobacz jak zamyło. No ten to ma fajną czapkę. Podoba mi się. Chyba to dziewczynka, bo ma taki różowy smoczek. A nigdy nie wiadomo, chłopcy też mogą mieć różowy smoczek. No co ty? No serio, naprawdę. Zobaczmy jak się nazywa. O, tutaj niech stoi obok ciebie. Więc szukamy. Nie, tutaj nie ma. Znalazłam. Buckley. A zwierzątko nazywa się Bunny. I różowe serduszko. Pospolite stworek, ale wiecie co, nie wiem czy to jest. To jest chłopczyk, bo jest niebieskie. Niebieskie, więc to jest chłopczyk. Widzisz? Uuu, niemożliwe, kto mu dał różowy smoczek? Wiesz co, może ma siostrę, bliźniaczkę i jej zabrał. O, one kręcą głową, ale super. Ten też? Też kręci głową. Fajnie. Okej. Okay. I jeszcze ten? Ten też? Też, wszystkie kręcą głową. Ale świetne. O, mogą się trzymać za rączki, słodziaczki. Okej, Gnomeo. To co? Jesteś gotowy na to? Jestem gotowy. Odkopmy ostatnie jajko. Myślisz, że to będzie jajko? Pewnie, że tak. Ale dalej nie rozumiem, o co chodzi. No ja też nie rozumiem, o co chodzi. Sherlock ci powiedział, że tutaj ma być jakaś wskazówka, ale ja tutaj żadnej wskazówki nie widzę. Dlaczego właśnie krasnale znikają z ogródka? No nie wiem, to są tylko takie małe, słodkie dzieciątka. Ja też nie rozumiem. Sprawdźmy, co jest dalej. Może tam coś będzie. Może tutaj będzie jakaś wskazówka, masz rację. Zerkamy. Odkopiesz? Jasne. Uważaj na dzieci. Sorry. I ty chcesz być tatą. Przecież to jak im na głowę spadnie, to ich uszkodzi. No, nie spadło przecież. Spadło obok. Oj, dobra. Wiesz co, może ja to lepiej zrobię. Stój tam. Jej, wypadło. Ostatnie jajko mamy tutaj. Uwaga. Otwieramy. Zwierzątko. Zwierzątko, niespodzianka będzie w środku. No dobra, no to patrzymy. I skitelsy oczywiście. Ups. Zerknijmy sobie. Co to za zwierzątko w środku? No na razie nie mamy żadnej pary. Może tym razem nam się uda znaleźć zwierzątko do pary do dzidziusiów. I... O, jaki kochany lew! Ale słodziaczek, gdzie on ma brwi? To jest taki bez brwi. Tak czy raczej słodki, tak łapkę daje, tak prosząco. Cześć! Jak nazywa się właściciel tego stworka? Zerknijmy sobie. Szukam. Tutaj takiego nie widzę. Tutaj też takiego nie widzę. Kolejna strona. Nie, tutaj nie ma. Może tutaj? A jest! Zobaczcie, znalazłam tutaj. To Adventurous, czyli te, które są te, co lubią przygodę tak naprawdę. I stworek, nie, to nie ten, zaraz, tutaj, tutaj jest. Nazywa się Lester. O, jakie fajne imię. Natomiast właściciel, który jest chłopczykiem, nazywa się Leroy. Leroy! Bardzo fajne. Słodkie. I różowe serduszko jest, czyli jest to pospolity, prawda? Sprawdźmy dla pewności. Tak jest, pospolity, taki często spotykany. No i tyle. No i więcej nic nie mamy. Jejku, no to o co chodziło temu Sherlockowi tak naprawdę? Nie wiem. No ja też nie wiem. Ale zaraz, no przyjrzyjmy się tym naszym dzieciąteczkom i tym stworkom. Zaraz, może to je tak ustawię. O, tutaj. Proszę bardzo. Stoją sobie. Dwa, takie ładne. Może jak się tak przypatrzymy im, to coś nam do głowy wpadnie i będziemy wiedzieli, o co chodziło Sherlockowi. Wiecie, co na nie chcą stać? Wywraca mi się ten jeden. Może ten nie. Może tego tutaj postawimy w takim razie. No też jakoś nie chce stać. A, jest, dobra, już wiem. Stawiałam tutaj na takim wypustku. Dlatego nie chciało stać. Ha, wszystko stało się jasne. Tego może tutaj sobie... Ups. Oj, i kto tutaj byłby złym rodzicem? Nie ja. To było niechcący. Wędrował na miękkich skitelsach. Oj, mówiłaś, że one są ciężkie. No dobra, no nie chciałam przecież, nie? I zwierzątka mamy jedno...
Znowu to zrobiłaś. No dobra, już go tam nie stawiam. To jest niebezpieczne jednak. Może po prostu na jajkach je poustawiam. O, i będzie je dobrze widać. O, proszę, drugi. Stoi, jest dobrze. I trzeci. O! Co robisz? Nic im nie robię, to są tylko lalki. Nic się nie stało przecież, nic im nie zrobiłam. O, proszę. Jest wszystko okej, jest wszystko okej. No, teraz je widać bardzo dobrze. No, może je widać bardzo dobrze, ale dalej nie wiem, o co chodzi. No, ja też nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, dlaczego wasze krasnale znikają z ogródka. Naprawdę przykro mi, bardzo chciałabym ci pomóc, ale nie mam zielonego pojęcia. One są takie słodkie. A może... Wiem! Przesunię. Oj, sorry! Już wiesz i każesz mnie przesunąć? O co chodzi? Chcę być bliżej. Słuchaj, mam teorię. Jaka to teoria? Powiedz mi. Bo one są takie słodkie, że nawet ja stwierdzam, że są słodkie. Słodziaki, słodziaki, słodziaki. No są słodkie, no i co z tego? Może. Może. Może ludzie chcą nimi zastąpić krasnale w ogródkach. Tym, tym, tym. Myślisz? O nie! To by było straszne! Ale nie! To nie byłoby możliwe. One są przecież malutkie. One nie mogą być trzymane w ogródku. Tak ci się wydaje? Tak mi się wydaje. To nie będzie to. Ale może Sherlock tak właśnie myślał. Także twoja rola teraz jest taka, że musisz pobiec szybko do Sherlocka i powiedzieć mu, że te dzidziusie nie są żadnym zagrożeniem. Tak samo zwierzątka. Nie, nie, nie. To nie tędy droga. Coś innego musi się dziać z tymi krasnalami znikającymi. Okej? Okej, nie ma sprawy. No to na razie wszystkim. Pa, pa. Ups. Nic mu się nie stało. Mam go, mam go. Dzięki. Biegnę do Sherlocka. No i pobiegł do Sherlocka. A my, moi drodzy, żegnamy się. Mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobają. Które w ogóle wam się najbardziej podoba? Są takie słodkie. I które zwierzątko jest najfajniejsze? Dajcie mi znać. I pamiętajcie, żeby zostawić nam kciuki w górę i odwiedzać nas często. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia. Pa, pa.